Stefan Bieszczad, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, prezes firmy Suret oraz działacz społeczny, otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To wyjątkowe odznaczenie zostało wręczone podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Zanim Stefan Bieszczad został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, laudację wygłosił Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. W okolicznościowym przemówieniu podkreślił zasługi wybitnego człowieka, który od wielu lat skutecznie pracuje na rzecz lokalnej społeczności naszego regionu oraz całej Polski. Stefan Bieszczad jest przedsiębiorcą, który prowadząc spółkę Suret niewątpliwie odniósł sukces w biznesie i znacząco przyczynił się do rozwoju gospodarczego naszego województwa i całego kraju, ale oprócz działalności zawodowej angażował się, inicjował i pomagał w realizacji wielu przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i patriotycznych. Zawsze podkreślał, że najważniejszy jest dla niego drugi człowiek i wielokrotnie bezinteresownie pomagał innym. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka spośród bardzo wielu inicjatyw, które wspiera i patronuje im Stefan Bieszczad. Są to pomoc dla Dębickiego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego, dla Dębickich Dni Sztuki, Festiwalu Polonia Semper Fidelis czy Rautów Niepodległości. To inwestowanie w młodzież w postaci nagród, stypendiów. To wsparcie dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych Radość, dla Świetlicy Promyki Nadziei, a także dla Wspólnoty Ziemi Dębickiej czy Dębickiego Klubu Biznesu. Można by było długo wymieniać te zasługi, podsumowywać kwoty, ale myślę, że jednoznacznie trzeba powiedzieć, że one pomagają ludziom, pomagają społeczeństwu, pomagają też Ziemi Dębickiej i Ziemi Podkarpackiej. Stoi oczywiście za tymi działaniami osoba, której starania i zaangażowanie są naprawdę bardzo, bardzo poważne. Dziękując za ten piękny przykład współczesnego patriotyzmu, dbałość o sprawy publiczne i dobro społeczne, za energię i czas, jaki poświęcasz dla swojej małej ojczyzny, regionu, jeszcze raz gratuluję z przyznanego odznaczenia w imieniu wielu, wielu osób, które dziś są na pewno bezimienne. Dziękuję za tą pomoc. Gratuluję jeszcze raz w imieniu zarządu, samorządu województwa podkarpackiego, wszystkich, którzy otrzymali i dobre słowo, i wsparcie od pana Stefana Bieszczada. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczyli Stefanowi Bieszczadowi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, oraz Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Gratulacje podczas sesji sejmiku złożyli radnemu także obecni na uroczystości parlamentarzyści, przedstawiciele zarządu, radni sejmiku oraz licznie przybyli goście. Radny nie ukrywał wzruszenia i w kilku słowach podziękował za to wyróżnienie. Szanowne panie, panowie, jest to dla mnie wielki zaszczyt i honor odebrać dzisiaj to tak wielkie dla mnie wyróżnienie. Mam świadomość, iż zaciągnąłem dług. Zaciągnąłem dług wobec tych wszystkich, na rzecz których pracuję. Ale liczę na to, że Stwórca pozwoli jeszcze popracować. Bo już dziś odebrana nagroda byłaby niczym, jeśli nie zapracuję na wieczność. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zauważyli między innymi moją pracę, ale to jest praca również zespołowa. Bardzo dziękuję. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej Stefan Bieszczad podkreślał, że Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ma dla niego szczególne znaczenie. Na pewno czymś wyjątkowym i zobowiązującym. Oczywiście otrzymywanie wszelkiego rodzaju nagród, wyróżnień no jest jakimś elementem podkreślenia pewno jakichś dobrych rzeczy. W tym przypadku pan prezydent zapewne tak uznał, ale ja to również traktuję jako wyzwanie na to wszystko, co przede mną. Przypomnijmy, że Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych nadawanych za wybitne osiągnięcia na rzecz naszego kraju.